Ale nieudane, dobre przyjęcie piłki przez zawodników z Hiszpanii, ale teraz szybko nawrót, naprawia swój błąd. Długa piłka w kierunku Kamila Białkowskiego. Białkowski już jest w obrębie szesnastki, dośrodkowanie jest tutaj. Mateusz Stanek obrócił się z piłką i teraz naprawdę doszło, jak zapewne część z Państwa wie, no jest to związane z takim programem Welcome to Nowa Huta. Jest to taki program organizowany właśnie tutaj w tej dzielnicy Krakowa, mający na celu pokazać, że w Hucie dzieje się dużo sportu, dużo ciekawego sportu. Teraz dobrą, doskonałą wręcz sytuację. Hutnik prowadzi 2-0. Teraz piłka w pole karne, dobra główka jednak to niego. No może dobra tylko na moment, ależ nawrot. No i świetna interwencja teraz golkipera, że Hutnik się obudzi. No i być może powtórzy się sytuacja z poprzedniego sezonu, gdzie również w tym początku sezonu był fatalny. Uwaga, to jest bardzo groźny strzał Mateusza Gamy. Zawodnik Uniwersytetu, przepraszam, byłem Sprębiego. Otro cambio. Teraz prosto padła piłka do Karola Lipowieckiego, bardzo ładnie Lipowiecki w polu karnym, no i to powinien być rzut karny, tak jest, nie ma wątpliwości, będzie jedenastka dla Hut. Michał Nawrot, 68 minuta, więc Michał Nawrot kontra Fermin, zobaczymy kto będzie górą w tym pojedynku z 11 metrów, Michał Nawrot czy Fermin, i Michał Nawrot podwyższa wynik tego spotkania na 3-0, a więc Michał Krawczyk, Łukasz Cichy oraz Michał Nawrot, no a tutaj na boisku 73 minuta, 3-0, Krawczyk, Cichy oraz Nawrot z rzutu karnego to... Będzie rzut wolny dla Nawary w dobrej odległości od bramki, ale już szybciutko wznawiają grę. Uwaga, i teraz centymetry dzieli. Nawiąże się jakaś większa pomiędzy Hutnikiem a Uniwersytetem de Navarra, jak miało to miejsce, jak ma to miejsce w przypadku takich sympatii z Magdeburgiem. Uwaga, teraz szansa dla Nawary i piłka nad poprzeczką, a strzelał znowu. Już ten mecz był rozgrywany z rezerwami, z młodą ekstraklasą Legii Warszawa, przegrany przez Hiszpanów 6-0. Teraz ładny odbiór piłki przez Hutnika, przytomne rozegranie do Nawrota. Nawrot przyjął sobie piłkę, no tak to powinien zrobić, ale strzał już był daleko od ideału. Jeszcze poprawka Jarosława Urbańca, wylądowa minuty. Hutnik wygrywa 3-0. My się już żegnamy, jeżeli chodzi o
komentarz, tą transmisję dla Państwa realizowali Michał Borek oraz Przemysław Staniek, mówiący te słowa. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz, gorąco zaprosimy o kliknięcie raz i tylko raz w reklamę nad lub pod okienkiem, w którym odbywała się transmisja. Jeszcze raz Państwu dziękuję i jeszcze raz bardzo przepraszam. Za kilka chwil się rozłączymy, ale jeszcze pokażemy Państwu tą krótką ceremonię. Przewodniczący dzielnicy 18. Wielkie brawa! Zespołu CD Uniwersytet wręcza pani dyrektor Barbara Mikołajczyk, towarzyszkę przewodniczącego dzielnicy Stanisława Moryca. Zwycięzców drużyny Hutnika Nowa Huta wręczy przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Krakowa. Chciałbym powiedzieć kilka słów, chyba trzy słowa. Właśnie tutaj na suchych stawach bije serce Nowej Huty. I trzy słowa. Był, będzie, jest! Viva Chutnik! Piłkarzy, zapraszamy do podziękowania kibicom za stworzenie wspaniałej atmosfery święta piłkarskiego. Gracias a los hinchas por crear un espectáculo